Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jestem w Arenie. Dziś naszym gościem jest legenda futsalu w Polsce, bo 299 meczów w Ekstraklasie, 215 goli, 7 mistrzostw Polski. Rafał Franc, dyrektor Piasta Gliwice w futsalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, witam ciebie serdecznie. Jesteśmy w pierwszych dniach nowego roku. Jaki był ten stary rok dla Piasta? Tak już mówiłem z jednych z poprzednich wywiadów, słodko-gorzki. Na pewno chcieliśmy obronić tytuł mistrza Polski. Niestety nie udało nam się tego celu osiągnąć. Trafiliśmy na super dysponowanego rywala w playoffach, jakim był Konstrakt Lubawa. Niewiele zabrakło, żeby ten zespół ograć, natomiast był od nas lepszy, zdobył tytuł mistrza Polski i musieliśmy się zadowolić tylko brązowym miejscem, znaczy brązowym medalem, przepraszam, trzecim miejscem. Natomiast taki jest sport. No, nie zawsze będziemy wygrywać. Oczywiście uczucia, które nam towarzyszą za ten 2023 rok, to jest na pewno odrobina smutku. Natomiast to już jest za nami. Nie patrzymy w przeszłość, żyjemy teraźniejszością i mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy. A w tym nowym roku jakie są cele? Niezmienne. No, mamy takie możliwości, że chcemy grać o najwyższe cele, czyli w tym roku chcemy wygrać to, co jest do wygrania, a do wygrania mamy na pewno Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, Super Puchar Polski. Będziemy chcieli się bić o te trofea, a czas pokaże, czy ktoś będzie od nas lepszy. Garść informacji dla osób, które nie do końca może interesują się tym sportem. Jak wygląda polski futsal na tle reszty świata? Na pewno jesteśmy jedną z czołowych lig dzisiaj w Europie. Myślę, że spokojnie możemy mówić o tym, że jesteśmy w pierwszej szóstce, może w pierwszej ósemce. Trzeba byłoby się temu dokładniej przyjrzeć. Jeżeli chodzi o poziom światowy, to myślę, że w tej pierwszej 15-20, myślę, że spokojnie jesteśmy jako liga. Myślę, mam tu nadzieję, mam tu na myśli Ekstraklasę. Na pewno jesteśmy na dużym takim wzroście rozwojowym od 2-3 sezonów. To widać, jeżeli chodzi o organizację, o mecze w telewizji otwartej, o występy klubów na arenie międzynarodowej, o marki, które są w Ekstraklasie. Legia, Widzew, Piast, Jagiellonia. Jest tego coraz więcej i to jest na pewno duży, duży plus. Mamy też awanse reprezentacji na Mistrzostwa Europy. Dzisiaj reprezentacja walczy o Mistrzostwa Świata. No na pewno tego futsalu jest coraz więcej, a co bardziej istotne, coraz więcej ludzi przychodzi na te mecze, coraz więcej dostrzega, że ta dyscyplina jest niesamowicie atrakcyjna, niesamowicie żywiołowa, co możemy też zobaczyć po naszej hali, jeżeli chodzi o arenę, gdzie w ostatnim czasie no, mamy więcej chętnych na bilety niż miejsc na hali, ale na szczęście mamy dużą arenę, musimy pracować, żeby się tu spokojnie przenieść. To co w tym roku? Duża arena? Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Myślę, że gdybyśmy awansowali do finału, gdybyśmy zagrali w finale w playoffach, gdybyśmy zagrali, nie wiem, może jakiś mecz w Pucharze Polski i byłby to może mecz finałowy, kto wie, czy te kilka tysięcy ludzi, bo dzisiaj ponad 1000 osób przychodzi, zapełnia małą arenę, nie chciałoby tutaj przyjść, ale to jest, myślę, melodia przyszłości. To jest na pewno jeden z celów, który sobie stawiamy. To jest cel do osiągnięcia i myślę, że miasto Gliwice jest na to gotowe, co pokazują nasze statystyki, jeżeli chodzi o ilość odwiedzanych na FOS. A futsal to konkurencja czy uzupełnienie piłki nożnej? Twoim zdaniem? Ani jedno, ani drugie. Ja myślę, że to jest historycznie, jak spojrzymy, to jest fundament. Oczywiście futbol jest czymś ogromnym, każdy kocha futbol, ale jak sobie spojrzymy na boiska betonowe, które kiedyś były budowane, dzisiaj orliki, dzisiaj tereny przy szkołach, tam się rozpoczyna to dziecięce granie, tam się rozpoczyna tak naprawdę miłość do piłki, tam się rozpoczynają te wszystkie mecze, te wszystkie pierwsze kontakty. To jest dyscyplina, która jest na pewno dzisiaj, w dzisiejszym czasie tego popędu, który jest marketingowego, internetowego, to jest dyscyplina, która ma coraz większą rzeszę kibiców, daje zupełnie inny oddźwięk tego, co możemy zobaczyć. Ja bym ją porównał do piłki ręcznej. Mamy dużą ilość bramek, dużą ilość akcji w ofensywie, w defensywie. To jest coś zupełnie innego. To jest coś, co może się przyjaźnić, a nie musi się uzupełniać, nie musi być dla siebie konkurencją. Coś, co możemy kochać i może być, uważam, w przyszłości, to jest moje zdanie, jedną z kilku dyscyplin narodowych w Polsce, jeżeli ten poziom będzie zadowalający dla kibiców, aby coraz więcej ludzi na te mecze przychodziło. Mhm. Świeży news, bo do zespołu Piasta dołączył Rick. Prosto z Brazylii. To jest taki sygnał mocny, że ta walka o mistrza Polski Piasta bardzo mocno jednak interesuje.
No tak, tak. No to jest zawodnik, który dołączył do nas z drużyny mistrza Brazylii. Możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakich dyscyplinach dołącza do nas mistrz Brazylii, do drużyny aspirującej Mistrzostwo Polski, tak? To jest na pewno duży zastrzyk marketingowy, to jest duży dowód na to, że Ekstraklasa się rozwija, to jest duży też dowód na to, że nasz klub jest dzisiaj takim klubem, do którego tacy zawodnicy chcą przychodzić. To też proszę zauważyć, ja bym to chciał podkreślić, to nie jest przypadek, że dzisiaj mamy taką sytuację. Jak jeszcze kilka lat temu, kiedy zostawałem dyrektorem sportowym tego klubu i to w ogóle nie mogliśmy pomarzyć o kwestii przebicia się do dyskusji o takim zawodniku, bo dzisiaj by tego nie było. Natomiast nasze występy na arenie międzynarodowej plus ta jakość zawodników, którą dzisiaj posiadamy i to, co chcemy zrobić w przyszłości, o czym też się mówi nie tylko w Polsce, ale na świecie, bo my chcemy zbudować klub, który nie tylko będzie grał o najwyższe cele w kraju, ale też w przyszłości będzie chciał zrobić coś więcej w Europie, no to jest taka przepustka do tego, żeby takich zawodników ściągać. Ale odpowiadając pokrótce na to pytanie, które zadałeś, tak, oczywiście, to jest zawodnik, którym my pokładamy nadzieję, że pomoże nam w zdobyciu upragnionego tytułu, jakim niewątpliwie jest kolejny mistrzostw Polski. Mhm. Zdecydowaną większość meczów gracie tutaj u nas. Jak się czujecie w murach? No, życzyłbym sobie, żebyśmy wszystkie rozgrywali. Nie zawsze jest to możliwe, ze względu na to, że ten obiekt jest na tyle oblegany i ma tak duże możliwości funkcyjne, że czasami jest po prostu zajęty przez duży obiekt areny i musimy grać na innych obiektach. No, czujemy się świetnie. No, mamy problem, tak jak powiedziałem. Znaczy, to jest fajny problem, bo dzisiaj na naszą halę przychodzi praktycznie komplet, czasami ponad komplet, a inne hale nie stwarzają na takiej możliwości. No, sam obiekt jest wspaniały. Nasi zawodnicy czują się tu świetnie. Zawodnicy, którzy nas przychodzą z różnych krajów, z różnych części Europy czy świata, są zachwyceni tym obiektem, nasi sponsorzy, partnerzy, przychodząc na te eventy też no, patrzą na to z zupełnie innego pułapu i wiedzą, że przychodzą do czegoś, co jest profesjonalne, coś, co ma silny fundament, a na pewno arena jest dla nas silnym fundamentem. I korzystając z tej okazji, chciałbym podziękować wszystkim, szczególnie tutaj zarządzającym tym obiektem, z którymi współpracujemy od wielu lat, za to, że mamy tą możliwość tutaj rozgrywania swoich meczy, trenowania, za to, że ta atmosfera tutaj, która jest, którą wspólnie tworzymy od kilku lat, jest naprawdę wyborna i też podziękować wam za to, że trzymacie za nas kciuki i że nas też wspieracie w tej naszej pasji, którą ciągle staramy się realizować. Oczywiście. Mówiłeś o frekwencji. Jaka liczba fanów była największa w tym sezonie? No mieliśmy dwukrotnie chyba już na sam koniec taką sytuację, że nie pamiętam dokładnie, jaka jest liczba na małej arenie, ale to jest coś koło 1000 osób. Do dwóch na trybunach. Do 2000? Z tego, co kojarzę? Nie, jest tam chyba trochę mniej. Natomiast nie chcę skłamać, natomiast jest sytuacja taka, że no mieliśmy full i prawie 360 osób, które chciały jeszcze nabyć wejściówki, ale no nie mogliśmy ich wpuścić na ten obiekt. No to co jest fajne, natomiast niefajne były potem różnego rodzaju maile, czy telefony, czy jakieś opinie ludzi, których się nie mogły dostać i nie mogły tych biletów kupić. Natomiast tak jak wcześniej rozmawialiśmy, my jesteśmy na etapie budowy, rozbudowy tego klubu pod każdym aspektem. Oczywiście wynik sportowy jest tutaj bardzo istotny, ale to jest jeden z elementów, który też jest dla nas fundamentem, żeby gliwiczanie, żeby ludzie, którzy chcą zobaczyć dobry futsal, chcą wspierać naszą drużynę, mogli na te mecze przychodzić. Ale ta frekwencja to też efekt waszych działań, no bo akcja szkoła, współpraca z partnerami, widać, że to daje konkretny owoc. No, część ludzi nam zarzuca to, że my współpracujemy ze szkołami, że dajemy bilety dzieciom, że wspieramy różnego rodzaju eventy, w których też dajemy komuś zaproszenie na mecz. Natomiast ja wychodzę z prostego założenia. Jeżeli ktoś by chciał na ten mecz nie przychodzić, to by nie przyszedł. My w ten sposób wychodzimy dzisiaj do ludzi, wychodzimy do szkół. Jesteśmy na etapie budowy silnego zespołu, który ma być trzonem, ale do tego zaczęliśmy od jakiegoś czasu budować struktury, jeżeli chodzi o akademię. Współpracujemy z APG Gliwice, ogromną szkółką piłkarską, która w swoim zrzeszeniu ma ponad 800 czy już 1000 dzieci, nie chcę skłamać. Będziemy to łączyć, bo chcemy w przyszłości mieć też część swoich wychowanków, ale chcemy, żeby to byli wychowankowie, którzy od 5 roku życia aż do tego okresu seniorskiego mają dużą styczność z futsalem, bo chcemy wychować sobie zawodników, którzy będą mogli w takim klubie grać, który ja wierzę, że za te kilkanaście lat będzie funkcjonował, będzie istniał. Tego sobie tobie życzę i kibicom naszego klubu, aby ten poziom sportowy był coraz wyższy i abyśmy naprawdę ciągle mogli grać o te najwyższe cele, a nawet jak będziemy mieli moment słabszy z różnych powodów, czy to organizacyjnych, czy finansowych, abyśmy mieli takie możliwości, żeby gdzieś w tej Ekstraklasie być dosyć wysoko. Mam kilka takich krótkich pytań. Możesz powiedzieć tak, nie, albo
pomidor. O, ile mam pomidorów? Jeden. A najlepiej żadnego. Mistrz Polski to już wiemy, ale Liga Mistrzów, Elitrand? Tak. Ale do Final Four trochę braknie. Nie. Odważnie. Polska zagra na mundialu? Tak. I wyjdzie z grupy? Tak. I dzięki temu futsal w Polsce się rozwinie. Mam nadzieję, że tak. Wreszcie frekwencja, przyjdą partnerzy? Mam nadzieję, że tak. Polskie kluby powinny wzmacniać skład obcokrajowcami? Bezwzględnie oczywiście tak. Jeden, dwóch, trzech? Nie ma to znaczenia. Mhm. A czy futsal w Polsce potrzebuje więcej nakładów finansowych? Tak. Czy oprócz tego jeszcze nam czegoś brakuje, żeby wejść na wyższy poziom? Znaczy, już rozumiem, że kończymy tak i nie. Tak. Ja myślę, że tak. Ja bym to wszystko połączył, o co zadałeś pytanie. Czy polskie kluby potrzebują jednego, czy dwóch obcokrajowców, czy trzech? Dla mnie to nie ma znaczenia. Ja powiem tak. Jak popatrzę na największe kluby w Europie, możemy się skupić tylko na futsalu, ale możemy wejść w piłkę nożną w Real Madryt, w Paris Saint-Germain. Jeżeli mamy coraz więcej silnych klubów w Polsce, 6, 7, 8, które mogą realizować Mistrzostwo Polski, no bo mamy play-offy, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Mamy rekord, mamy kontrakt. Mamy Legię, mamy Bochnię, mamy Leszno, mamy Kompraścice i moglibyśmy jeszcze pewnie wymieniać. No to jeżeli zawodników na poziomie reprezentacyjnych jest około 10-15, no to, a my potrzebujemy zawodników do 8 klubów ponad 100, no to jeżeli te kluby chcą realnie rywalizować, no to skąd mamy ich wziąć? Jeżeli byśmy obniżyli poziom i stawiali na teoretycznie, ja nie chciałbym, ja się bardzo, wiecie, z tym w ogóle źle czuję, jak dzielimy ludzi na Polaków, na obcokrajowców, na... To jest, wiecie, ja mam takie wrażenie, jakbyśmy czasami byli trochę tacy niedojrzali, mówiąc o tym tak osobowościowo, no bo to zabrońmy naszym zawodnikom wyjeżdżać za granicę, tak? My się cieszymy, bo ktoś wyjechał za granicę. Patrzmy, Michał Kałuża z rekordu, tak? Nie jeździmy na wakacje do Turcji, do Egiptu, do Hiszpanii, tylko jedziemy do Zakopanego i na Polskie Morze, tak? Słudziel, no ludzie, no my żyjemy w Europie, żyjemy na świecie, świat poszedł trochę do przodu. Natomiast te komentarze z reguły, czy te opinie, to są opinie ludzi, którzy albo czegoś zazdroszczą, albo nie mają o czymś zielonego pojęcia, albo zazdroszczą tego, co jest budowane w danym miejscu. Jeżeli dany zawodnik, czy on jest Polakiem, czy on jest Brazylijczykiem, czy on jest Niemcem, czy on jest Ukraińcem, prezentuje dobry poziom sportowy, no to on przyciągnie ludzi na trybuny. Jak przyciągnie ludzi na trybuny, to przyciągnie i sponsorów. I to się wszystko w całości zamyka. Ja bym tego nie chciał dzielić w takim kontekście, że my dzisiaj mamy z tego tu jakiś problem. I czego futsal potrzebuje? No potrzebuje lepszej organizacji. Mówiliśmy o tym 3 lata temu, że mamy zbyt dużo ludzi za granicę, dzisiaj mamy ich jeszcze więcej i dzisiaj już sobie nikt nie wyobraża, żeby ich nie było, bo oni przyciągają ludzi na trybuny, tak? Że mamy określoną jakąś jakość sportową i ta organizacja idzie do przodu. Ja uważam, że jeżeli organizacja będzie coraz lepsza, też to powiedziałem z ostatnich wywiadów, jeżeli zaczniemy budować futsal u fundamentów, a nie tylko mówić o nim piękne, ładne słowa, jak to tworzą najwięksi ludzie w polskim futsalu, piastujący świetne stanowiska, no to wtedy ten futsal się też będzie rozwijał i nie będzie tutaj żadnego problemu. Także to jest moja ocena na całość tej sytuacji. Ja myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu i ja się cieszę, że my osobiście mamy dzisiaj takich zawodników, taki klub, że reprezentujemy w ten sposób miasto, bo czas pokazał, jak to wielokrotnie powtarzam, lubię wracać do tego człowieka, profesora Bartoszewskiego, miarą prawdy jest skuteczność. Jeżeli coś jest nieskuteczne, należy to zmienić. Jeżeli to funkcjonuje, trzeba to oczywiście pilnować, trzeba to ulepszać, ale to jest najlepsza recepta na odpowiedź na niektóre pytania, które sobie dzisiaj stawiamy. No bo patrząc dzisiaj na klasyfikację strzelców, to 7 pierwszych zawodników to obcokrajowcy. 8 miejsce to jest Polak. Lider Pedrinho pokazuje swoją jakość w każdym meczu kontraktu, więc tak jak mówisz, no jednak potrzebujemy tego, żeby więcej ludzi też przyszło na halę. Tak, ale znowu możemy wrócić do tego, co się wydarzyło w zeszłym roku. Był Raszkowski, był Budniak. Tu będą ciągle zmiany, nie? To tak w polskiej ekstraklasie, tak? Dzisiaj szaleje Exposito, jeszcze niedawno mówiliśmy o... Angulo. Tak, jeszcze niedawno mówiliśmy o innych zawodnikach, tak? No, to jest naturalne, to nie ma dla mnie... Oczywiście każdy by chciał, żeby nie wiem, no, żeby to najlepiej był Rafał Franc albo jego syn, bo jest urodzony w Gliwicach, albo jeszcze ktoś inny. To się pewnie wydarzy, bo to jest naturalne. Natomiast jeżeli my dzisiaj doprowadziliśmy do sytuacji, w której podejmujemy tą dyskusję, to znaczy, że ten futsal się rozwija.
bo to znaczy, że ktoś o nim mówi. Jeżeli dzisiaj mamy wyniki na poziomie międzynarodowym, jeżeli mamy dzisiaj mecze w telewizji TVP Sport, co kiedyś było niemożliwe, i oglądalności meczu na przykład Piasta z Lesznem ogląda 170 tysięcy ludzi, a w tym samym czasie mamy finał piłki ręcznej mężczyzn i my mamy lepszą oglądalność, no, okej, okay, możemy zmieniać, tylko... żeby efekty były podobne. Jasne. Jak wygląda organizacja meczu Piasta w Ekstraklasie? Ja na szczęście się tym nie zajmuję, ale rzekomo mówią, że jest kupę roboty. Mamy sztab ludzi z marketingu, oczywiście kierownik zespołu, te osoby przychodzą dużo wcześniej, bo to jest kwestia przygotowania, loży VIP, całego obiektu, banerowania, reklam, przygotowania szatni. No, to jest cały proces. My hale mamy od samego poranka mamy już dostępną, także to jest bardzo dużo obowiązku tych ludzi, których często nie widać, a oni też tworzą ten klub. I tutaj też chciałbym z tego miejsca im za to podziękować, bo wykonują kapitalną robotę, co zresztą można zobaczyć, wchodząc na nasze social media, nasze zasięgi, czy osoby, które nas tam odwiedzają. Ale to jest właśnie też praca tych ludzi, bo bez tych ludzi nie mielibyśmy dzisiaj tego efektu. Także no, tego jest sporo. My przychodzimy półtora godziny przed, wszystko jest czyste, pachnące, przygotowane na gotowo i mamy odegrać główną rolę. No, nie zawsze nam to wychodzi, natomiast na pewno, całość jest do tej pory, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, przygotowana i domknięta na ostatni guzik. A największy rywal Piasta to Konstrukt czy Rekord jednak? Piast. Sam Piast. Sam Piast. Myślę, że dzisiaj mogę to powiedzieć z pełną podzielnością. Jesteśmy dzisiaj przygotowani. Oczywiście mamy dużo nowych zawodników. To też się będzie zmieniać, bo futsal doszedł do tego momentu, że będą też coraz większe osady w tych klubach co roku. Część zawodników będzie odchodziła, bo jak pokazuje doświadczenie, część zawodników odchodzi do Hiszpanii, do innych klubów bardzo dobrych europejskich z Polski. Tak? Pedrinho też był kuszony dzisiaj ofertą z Chin całkiem niedawno za ogromne pieniądze. Został na szczęście w Lubawie. My jesteśmy na etapie budowy, natomiast jeżeli my zagramy to, co możemy zagrać, jeżeli zrobimy to, co możemy zrobić, to zaryzykuję, że oczywiście naszym rywalem ja bym nie wienił jednego, nie będzie to Konstrukt, nie będzie to Rekord, bo to może być Leszno, to mogą być Kompraktice. Natomiast jeżeli my wszystko sobie poukładamy w głowie, to nie będę myślał o tym, czy to będzie ten przeciwnik, czy tamten, bo będę po prostu to spokojny. Mhm. Dziś zawodnik z Ekstraklasy utrzyma się tylko z grania w futsal. Tak jak powiedziałem w jednym wywiadu, dzisiaj weszło pełne zawodostwo, zawodnicy, którzy żyją na reprezentację, to są w pełni zawodowi piłkarze, my też mamy w pełni zawodowy zespół, to już się zakończyło i duża część, kilkadziesiąt procent klubów w Polsce już preferuje tylko ten model i oczywiście tak jest, także to jest na duży plus. Mhm. No cóż, zdrowia, sukcesów i dużej areny. Dziękuję. Wszystkie te rzeczy byłyby wspaniałe, gdyby się spełniły. Ja dziękuję za, jeszcze raz to podkreślę, za waszą współpracę, za pomoc i życzę sobie i arenie, abyśmy w końcówce tego sezonu, w maju, początek czerwca, już dokładnie nie pamiętam, kiedy są to ostatnie mecze, na dużej arenie mogli świętować wspólnie zdobycie kolejnego tytułu dla Piasta i dla miasta Gliwice. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.